Witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. Ja nazywam się Grażyna Adamska, jestem kwantową mentorką i na co dzień pomagam kobietom i mężczyznom w przełamywaniu błędnych przekonań i otwieraniu się na spełnione życie. Dzisiaj chciałabym Tobie pokazać jedno z ćwiczeń, które pozwala programować właściwie ciało na pozytywne doświadczenia. My bardzo często zapominamy o tym, że nie tylko nasze emocje wpływają na zachowanie ciała, na zachowanie się naszego ciała, ale również ciało może wpływać na nasze emocje i uczucia. Czyli zwróć uwagę na to, że jeżeli jesteś smutna, jesteś smutny, jesteś przygnębiony, wtedy jesteś skurczona, głowa opada, mina jest smutna, czujesz, że z zewnątrz, to wewnątrz, to co jest w tobie, przejawia się w Twoim ciele, na Twoim ciele, na Twoim samopoczuciu. Twoje ciało reaguje dokładnie na te emocje, które są w Tobie. Ale można zrobić tak, że ciało wyuczy się działać w drugą stronę. Czyli w momencie, gdy zacznie Ciebie chwytać jakiś dołek, jakieś przygnębienie, pojawią się jakieś nieokreślone emocje i właściwie nie wiesz dlaczego, ale one przyszły, wtedy możesz zaprogramować swój umysł, właściwie swoje ciało, tak, żeby przeciwstawić się temu, żeby pokazać, że Ty zarządzasz swoim ciałem i może to być inaczej. Na przykład, jeżeli czujesz, że nadchodzi smutas, nadchodzi taki jakiś dzień, jakiś moment, w którym chce Ci się płakać. Nie wiesz, skąd to się wzięło, ale nie chcesz się temu poddać, bo masz możliwość wykreowania czegoś fajnego. I teraz zależy Tobie na tym, żeby mieć wysokie wibracje. Wówczas możesz zacząć zarządzać swoim ciałem. Na przykład włączasz muzykę i zaczynasz sobie tańczyć. Muzyka musi być wesoła. Wtedy nie tylko programuje się umysł, ale również Twoje ciało zaczyna się kręcić, zaczyna działać pozytywnie. Jeżeli prowadzisz swój dziennik sukcesów, czyli wiesz, codziennie sobie spisujesz po 5 sukcesów, które danego dnia odniosłeś, możesz sięgnąć do tego notesu, przeczytać kilka sukcesów i cieszyć się, pokazywać ciałem, że jesteś szczęśliwa, że się udało, że jest fajnie. To już powoduje, że Twoje ciało zaczyna reagować zupełnie inaczej, Twój umysł momentalnie się przestawia i robisz taki przeskok z tych emocji, które się pojawiły, na pozytywne uczucia, ponieważ robisz odwrotnie. Nie czekasz, aż emocje zaleją Twoje ciało, tylko programujesz swoje ciało na to, aby otworzyło się, aby wskoczyło na te pozytywne uczucia. Dlatego, jeżeli odczuwasz, że nadchodzi coś, co niekoniecznie jest dla Ciebie fajne i w co nie chcesz wchodzić, możesz zacząć reagować swoim ciałem poprzez podskoki, radość, pokazywanie, że jest ok, sztuczne nawet uśmiechanie się, skakanie, przypominanie sobie jakichś fajnych, super, ekstra zdarzeń z przeszłości, tak? I przy okazji reagowanie na to. I już Twoje ciało zaczyna się programować na pozytywne uczucia, momentalnie stare emocje znikają. Jeżeli natomiast brakuje Tobie pewności siebie, zwróć uwagę na to, w jaki sposób ludzie pewni siebie stoją. Wtedy wykorzystaj te właśnie postawy do tego, aby nabrać pewności siebie. Taką postawą może być położenie dłoni po bokach, stanięcie w lekkim rozkroku, wzięcie takich 3 głębokich oddechów i poczuć się: tak, jestem twarda, tak, jestem odważna, tak, jestem pewna siebie. Już ta postawa wyprostowana, z rękami położonymi na bokach i lekkim rozkroku, Twój umysł, on ją zna, Twoje ciało ją zna i już powoduje, że programujesz się na większą pewność siebie. Możesz te gesty ćwiczyć przed lustrem, możesz popatrzeć, jak się zachowują osoby, które już są pewne siebie, od których możesz brać przykład, zobaczyć, jaką mają postawę i ćwiczyć ją przed lustrem. Twój umysł i Twoje ciało zacznie się programować, a im więcej będziesz w ten sposób ćwiczyć, w ten sposób praktykować, tym łatwiej Ci będzie przeskakiwać z tych niekorzystnych emocji w pozytywne uczucia.
Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że te rady, te propozycje, które przedstawiłam Wam, podobają się i będziecie z nich korzystać, bo pamiętajcie, że sama wiedza niewiele się zda, jeżeli jej nie praktykujecie, jeżeli jej nie wprowadzacie w życie, bo samo obserwowanie niewiele zmienia. Trzeba zaczynać działać, trzeba zaczynać wykonywać konkretne czynności, aby cokolwiek się w Waszym życiu zmieniło. Jeżeli podobają Wam się ćwiczenia i rady, które Wam przekazuję, to subskrybujcie mój kanał YouTube, klikając na dole w subskrypcję. Ja dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień.